Parę chwil po meczu, parę minut po meczu. Jak oceniasz to spotkanie? 2:34, ale czegoś zabrakło. No, na pewno no zabrakło. Przegraliśmy. Zabrakło zbiórki na pewno w defensie, bo oni wykonywali te rzuty osobiste. Zastawione było, dobijali albo ponawiali kolejną akcję 24-sekundową, ten czas mijał, a my się staraliśmy. Też na pewno to dużo przeważyły te rzuty z kornera tam Łukasza, Suszarka, no ale my walczyliśmy dzielnie. No. Co mam? Zabrakło na troszeczkę szczęścia? Na pewno, troszkę. I na pewno koncentracji w końcówce. To, że Łukasz Koszarek będzie pewnie grał dobrze, to się można było spodziewać. Czy czymś jeszcze tref was zaskoczył? Nie no, grali to, co grają. My stawialiśmy im opór, wyszliśmy nawet na prowadzenie, trzymaliśmy to prowadzenie, potem te rzuty trzypunktowe. Na pewno dzisiaj dobrze to zagrał. Na pewno zagrał dobrze też Filip Dylewicz. Tymi floterami i rzutami spod kosza. On solidny gracz. Zawsze mi się podobało. Jak obserwowałem w telewizji, jak miałem tylko przyjemność, no to zawsze go podziwiałem. Naprawdę jest wyśmienitym graczem, jak na polskie warunki, też gra w Europie, więc na pewno on też dużo wniósł. No. Ciężka sytuacja ze Stalu, porażka pechowa z Kotwicą, potem sytuacja z dwoma Amerykanami, szybki przyjazd Karkaczy i Beka. Pewnie ciągle mi się w boju to wszystko, co się działo przy tym spotkaniu. No tak, no. Wiedzieliśmy, że my i kibice też wiedzieli o tym, że dzianie jak tylko się skończy lokal, to on się z tą zawinie. Każdy chce grać w NBA i on taką ma szansę. No i pojechał to. A teraz jest skok i potem będziemy pospracować nad graniem, też pozna więcej nasze zagrywki, nasz styl gry i my nie poddajemy się, jesteśmy dobrą drużyną. Dzisiaj to pokazaliśmy, że walczyliśmy dzielnie, z charakterem. Byliśmy zmobilizowani, chcieliśmy się jak najlepiej pokazać, zrehabilitować się za tą porażkę. No, sięgaliśmy, teraz trzeba się podnieść z tego znów. Pojechać do Poznania po zwycięstwo. No właśnie jest Kerk, to zupełnie troszeczkę inny gracz niż Gani Lawal, ale na pewno będzie przydatny. No tak, po to został tu ściągnięty. Zarząd na pewno przemyślał ten ruch transferowy. Dzisiaj było widać, że jest waleczny, że zbiórkę ma solidny, też ma dobre rzuty z lewej i prawej strony. Lewą i prawą ręką. Też potrzebuje, to dopiero paręnaście godzin jest w Zielonej Górze z nami, więc będziemy nad tym pracować, żeby się wkomponował w drużynę i na pewno wniesie i widzę, zaczniemy wygrywać. Sam osobiście na łamach naszego serwisu prosiłeś o wsparcie kibiców, to co robili w końcówce było chyba fenomenalne. No na pewno, czuliśmy to cały czas, zawsze ich czujemy na parkiecie, jak oni za każdym razem krzyczą za stal jesteśmy z wami i to jest bardzo mobilizujące. No i dziękujemy. Ja mogę ze swojej strony i na pewno chłopaków też podziękować, że oni tak świetnie nas wspierają w ciężkich momentach, w dobrych, w ciężkich, w dobrych i złych chwilach. No i fajnie, że oni tu przychodzą. Niech przychodzą jak najwięcej i niech nas wspierają. Przecież taka publiczność się świetnie gra. Ostatnie pytanie. Przed nami wyjazd do Poznania. Rok temu było zwycięstwo po dogrywce. Wiadomo, w jakich okolicznościach. Teraz zapowiada się ciężki mecz. Ale on powiedział, że... No pewno. Ale tam pojedziemy i wygramy. Trzymamy Cię za słowo. Dzięki, Kuba. Trzymaj się. Do zobaczenia. Dzięki.